Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, lecimy na Albatrosa, ponieważ będziemy sobie dzisiaj robić nową broń. Od tego zaczniemy. Jednakże zanim jeszcze wykujemy broń, to możemy zakończyć zadanie z naszym kochanym rozbitkiem, z Jornem Krabem. Jesteśmy na miejscu. No, nareszcie. Chwała Adanosowi. No cóż, w takim razie udam się w drogę. Ja ci to powiedziałem. Bardzo dziękuję za pomoc. No i dobra, i to by było na tyle, to nam kończy kwestika. Jak najbardziej. No i broń. Nasz kochany kowal jest tutaj. Ode mnie nikt się tego nie dowie. Chcę wiedzieć więcej o kuciu broni z magicznej rudy. Popatrz tutaj. Dopiero co przyszedł mi do głowy genialny pomysł. Pokryć klingę krwią smoka. I nawet wiem, jak to można zrobić. Chcesz zobaczyć? Tak, moi drodzy, ja sobie poza odcinkiem przyjrzałam, jak to tutaj wygląda. I tak, duże magiczne ostrze to nic innego jak broń dwuręczna, a magiczne ostrze to jednoręczna. Magiczne ostrze na smoki to aktualnie najlepsza broń jednoręczna, którą możemy mieć. Jednakże nie możemy jej nosić, ponieważ żeby ją wykonać, potrzebujemy mieć 5 fiolek ze smoczą krwią, a mamy tylko 2. Więc na razie nam się to kompletnie do niczego nie przyda. Możemy za to nauczyć się magicznego ostrza bojowego, ciężkiego. Ciężkiego się nie uczymy, bo to jest broń dwuręczna, ale jednoręczna już jak najbardziej. No i to będzie broń, którą możemy tutaj sobie zrobić. Potrzebujemy do tego rozgrzanej stali i tak naprawdę magicznej rudy, broń z rudy, magiczne ostrze bojowe, 3 bryłeczki. Teraz możemy zahartować i możemy zaostrzyć, a później również zatruć. Nasze magiczne ostrze jest gotowe. Jak widzicie, ono już jest lepsze od czarnego miecza. Ale jeszcze możemy je przytruć, także chodźmy na stół alchemiczny to zrobić i będzie, myślę, już naprawdę fajnie. Chyba w Ulfiasowi zajęłam właśnie stół, ale to mało ważne. Zatruj ostrze. Magiczne ostrze bojowe jest już zatrute i to jest aktualnie właśnie najlepsza broń, którą możemy nosić. Jest zaostrzona, zatruta i na razie nic więcej fajniejszego nie założymy. Jeżeli chodzi o to ostrze na smoki, to ono z tego, co mi się wydaje, ma troszeczkę lepszy zasięg, bo też sobie sprawdziłam na kodach tak naprawdę, co ta broń sobą reprezentuje, ale będzie miała obrażeń tylko więcej o 10. Przynajmniej tyle mi wyszło na początkowym etapie, kiedy to po prostu sprawdzałam. Dobrze, moi drodzy, nie rozmawialiśmy jeszcze z ludźmi na zamku, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy chce mi się dzisiaj tracić czas i po tym zamku chodzić jeszcze dodatkowo. Pójdziemy sobie tędy, sprawdzimy sobie te tereny tutaj na górze i później udamy się w stronę Montery. Nie ma co, myślę, tracić czasu. Myślę, że będzie dobrze, jak zrobimy właśnie w ten sposób. Tutaj bardzo dużo stworzonek biega. W sumie możemy sobie z muszkietu pokorzystać, myślę. Tutaj ładnie będziemy trafiać też w te krwiopijce raczej. O, w to może być problem, bo jest dosyć ruchliwa. Okej, teraz dostała. Mamy golemy z rudy, także od razu założymy sobie naszą broń dwuręczną. To był ten lekki toporek. Jego nie jesteśmy w stanie zaostrzyć ani zatruć, bo też to sobie sprawdzałam. Przynajmniej nie widziałam takiej opcji. Także musi być taka, jaka jest. Można znaleźć lepszą broń, a raczej kupić, ale ona ma tylko więcej obrażeń o 10, a jest bronią dwuręczną, przez co stanowi niemałe wyzwanie użytkowanie jej. Okej, pięknie. Szczawik królewski na sam początek. Mamy cenny posążek. Ciężko powiedzieć, do czego nam się to chwilowo przyda, ale dobrze. Ogniste korzonki, te sprawy. Tak, no nie będziemy tracić czasu. Po prostu. Będziemy lecieć z tym ładnie, pięknie.
Niektórzy się mnie pytają, ile seria wyniesie nam. No i szczerze mówiąc, nie wiem, bo gram w tego moda pierwszy raz w życiu. Musimy zmienić sobie broń, bo na golemy się nie zapowiada. Także zaraz sobie zmienimy. No ale cóż, no... Nie wiem do końca, ile nam się zejdzie z tym. Tam jest cieniostwór. Zaraz tam będziemy szli też. I teraz wam też pokażę, jak to wygląda. Czy ja mam mapę tego? Tak jest. My jesteśmy aktualnie wokół właśnie bariery. Ją tutaj widać zresztą. Mogę wam nawet ją lepiej pokazać, ale... Wiadomo, że zmniejszymy sobie zasięg, żeby nie zakłócać widoczności. Kamienny krąg, stary grób, port. My nie będziemy szli do Faring. Tylko będziemy szli do na drugą stronę, do Montery. No i szczerze mówiąc, najlepiej będzie po prostu z tego mostu popłynąć w tamtą stronę. Także myślę, że za chwilę nam to się uda zrobić. Będziemy pamiętać, że tutaj na razie mamy teren pusty, jeżeli o to chodzi, i za mostem nie byliśmy. Nie musimy wszędzie chodzić od razu. Przecież nikt nam nie każe tego robić. Możemy sobie to dawkować. Tam na dole też są topielce, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy mam ochotę zabijać wszystko, co się rusza. Wydaje mi się, że nie ma to najmniejszego sensu. I po prostu byśmy to zostawili tak, jak jest. Tutaj w ogóle nawet roślin chyba nie będzie. Więc... Po prostu się przebiegniemy przez lasek. O kurde, jakiś ścierwojad był jeszcze za mną. Powiem szczerze, nie widziałam go. No dobrze. Zobaczmy, jakieś rośliny? Chyba nie. Chyba nic z tych rzeczy. O, tutaj dopiero są jakieś. Orkowe ziele, to się może przydać w sumie. Tutaj też mamy jakieś rośliny. Tak naprawdę to my będziemy tędy szli zaraz. Dobra, ustrzelone. No bo właśnie, wiadomo, tam jeszcze był cieniostwór, także się wrócimy po niego. Zastanawiam się, jak tutaj rozwiązać sprawę jeszcze ze stałymi miksturami, bo siły mamy bardzo dużo, a jak na razie to mam tylko niedosyt w sumie... Ojejku. No niestety musimy teraz przepłynąć jeszcze naokoło. Mamy tak naprawdę niedosyt zręczności. Teraz pytanie, czy skupić się głównie na robieniu mikstur pod zręczność? Czy po prostu zeżrać tego blinie jagody? Kurde, nie wiem, ile tej zręczności będzie nam w sumie finalnie potrzebne też, nie? Więc wypadałoby tak w 100% jakiś głupot jednak nie popełnić. No i tutaj jakaś roślinka? Smoczy korzeń. Dobrze, ładnie. Może być. Tam mamy topielce na dole. One się triggerują? Nie wiem. Nawet jeżeli, no to przykro mi, ale już się triggerować na pewno nie będą. No, a tą jaszczurkę będziemy mieć teraz problem ustrzelić. Okej, udało się. Bo ja tam, wiecie, nie będę tam schodzić, bo to jest bez sensu. Nie potrzebujemy schodzić wszędzie. Też w ogóle chciałabym was uprzedzić, że jak będziemy chcieli zdobyć wszystkie możliwe do zdobycia mikstury, które ta gra oferuje, jeżeli chodzi o mikstury stałe, to podejrzewam, że trzeba będzie użyć cheatów. Dlatego, że widziałam nawet jakiś poradnik, jak dostać się do jednej embarli. No i powiem wam szczerze, że jedna embarla jest w takim miejscu, że bez cheatów się do niej dostać nie da. A przynajmniej droga, która jest pokazana do niej, jest ewidentnie... można powiedzieć szczytowana? Nie wiem, czy można tak po... Co tu się stało? Czego ty... A, bo ty spadłaś tam, dobra. Dobra, ciebie nie ustrzelimy pod tym kątem. Wiecie, ja tam nie chcę schodzić, bo mi te skóry są tak potrzebne, że wcale. Natomiast chciałabym sobie poustrzelać te, to, co tam mogę. No. Dobra.
Okej, tam już nie chcemy na razie złazić. Chociaż w sumie chcemy, ale bym wolała iść tą plażą tutaj. Skoro mamy tutaj jakieś topielce, bo tam po drugiej stronie już wszystko pozdychało. Także no nie wiem. W ogóle bardzo mnie wkurza, że ten mod jest tak zbudowany. Ale myślę, że to nie jest czas i miejsce na to, żeby jednak, mimo że gramy w tą modyfikację aktualnie, to mówić o jej wadach i skupiać się głównie na nich, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się dobrze bawić, prawda? I właśnie to chciałabym robić. Tutaj żeśmy byli przed chwilą, wszędzie już pozbierane, co mogliśmy. Prawie, bo tam zostało parę roślin, ale tak z góry widziałam, że to nic raczej stałego nie będzie. Zaraz sobie też zobaczymy mapę, ale tak, mieliśmy do wyboru albo iść w stronę Faring, albo iść w stronę właśnie węga, znaczy się, Montery. No i myślę, że Montera będzie lepszym rozwiązaniem jednak, bo do Faring, Faring już jest blisko samego wtedy Nordmaru. U mnie właśnie deszcz lunął za oknem. Dobra, zobaczmy, tu jest chata myśliwska, kamienny krąg. Tutaj jak pójdę, no to będzie tak jakby inne wejście trochę na ten cypel. Chociaż tam byśmy pewnie odbili, ale chyba lepiej by było po prostu iść tędy. Po prostu, jak już tu mamy plażę i tak dalej, możemy zresztą sobie podejrzeć. No, tak to wygląda, dobra. Dobra, na plaży jakieś itemsy są. Głównie rogowe muszle. Powinniśmy sobie jednak, powiem wam, ogarnąć tego ognika, bo ja to wszystko tak ręcznie zbieram. I to jest głupie trochę z mojej strony, że sobie jeszcze go nie ogarnęłam, a z drugiej strony ogarniać go pod... Może nie pod sam koniec serii, no już nie przesadzajmy. No, ale na takim dosyć zaawansowanym etapie to też nie wiem, czy to jest dobre w 100%. Tutaj widzę, że mamy jakiegoś golema. Sprawdzimy to miejsce. To jest golem? Tak, bo przez chwilę miałam takie wrażenie, jakby to był ork jednak. Okej, węglowy golem schodzi praktycznie na hiciora. No i pięknie, kolejny poziom. Czy węgiel nam się do czegoś przyda? Bardzo dobre pytanie, skoro jest kopalnia węgla, to możemy przypuszczać, że tak. Że do czegoś na pewno. Dobra, mamy jakąś chatę. Gdzie my na mapie jesteśmy, co? Okej, to jest ta chata myśliwska, czyli i tak tędy byśmy musieli raczej się przedostać, czyli moglibyśmy się na spokojnie chyba na razie cofnąć jeszcze w drugą stronę i zobaczyć, co nam gra oferuje tutaj, tylko nie z tym plebejskim toporkiem, czy tam czymś tam, jakimś obuchem, tylko profesjonalną kosą wykutą dzisiaj. Tam też można wejść na górę, nie? Nie wiem, czy mi się to bardzo podoba, że można. Ale widzę, że tutaj twórcy nie umieścili żadnych roślin. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Szczerze mówiąc. Tu się w ogóle mapa wydaje taka bardzo pusta. A ciekawe, dokąd tam prowadzi droga, bo to wygląda, jakby szła gdzieś dalej. Ale tutaj chyba będą tereny takie typowo, bo ja wiem, zamknięte? Okej, gryfa mamy. Kurde, z hita nie wystarczy. Pytanie, czy coś konkretnego tutaj w ogóle... się znajduje. Dobra, jak chcę tam do tego ścierwojada się dostać, to trzeba niestety chyba tędy. A chciałabym zobaczyć, czy jakichś roślin nie ma, ale widzę, że nie. No, powiem wam, że nie mogę się doczekać podsumowania tej modyfikacji, bo myślę, że może być naprawdę intensywne.
Tutaj można, kurde, na skały wejść. Nie wiem, czy mi się to podoba, bo... Właśnie to jest minus tego moda, że tam, gdzie można wejść na skały... O cholera. Tam, gdzie można wejść na skały, to nie wróży nic dobrego. I chyba to jest to jedno miejsce, gdzie smoczy łuk znalazłam. Jakie on ma staty? Tak z ciekawości. No całkiem. Jestem ciekawa, jak tam by zejść na dół, bo to jest też interesujące, myślę. Czy to jest jako... A, to jest tak jakby poza mapą trochę. Patrzę, co tam jest na dole, ale nie widzę za bardzo. No, powiem wam, że możemy tu iść, tylko że... Sami zresztą zobaczycie, jak twórcy ładnie poukrywali Embarle Firgasto. Nie jeden i nie dwa razy. Tam było jakieś przejście normalne nawet, chyba. A gdybyśmy tak zeskoczyli sobie jednak do wody... Myślę, że nie głupi pomysł, bo... Łuskowy konsarz spadł za mną. Dobra, to spróbujmy podpłynąć tędy, chociaż mi się wydaje, że to nie jest możliwe, żeby... To było takie dosyć logiczne. No nie jest, także... Dostaniemy się trochę taką dziwną stroną, dziwnym sposobem. Ale chyba to nic złego, nie? Możliwe, że i tak tylko wodą można się tutaj dostać. Niby była jakaś ścieżka, ale nie widziałam za bardzo połączenia tych ścieżek. A kto wie, może je odkryjemy po drodze. Powiem wam, że ten muszkiet jest zarąbisty. Jeżeli mam być szczera. Czy tutaj jest jakieś przejście? Nie. Osiem manko, nie widziałam cię. Dobra, nie będziemy ze ścierwojadów zbierać, dajcie spokój. Rośliny jeszcze rozumiem, ale ze ścierwojadów? Bo rośliny się zawsze mogą trafić jakieś stałe po drodze. No, tak mi się wydaje, że to miejsce to będzie... z tą Embarlą. No, że tak powiem, naoglądałam się troszeczkę tych filmików i nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale... Przynajmniej dzięki temu mam jakieś, wiecie... Ładny zasięg ma ta broń, no nie? Nie uważacie? Jak się tak macha, to wydaje mi się, że całkiem daleko sięga. Dobra. Tam też możemy przejść. No, powiem wam, że to nie jest chyba to miejsce, co... O kurde, to był golem. Ajajaj. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się golema w wodzie. Dobra, już go rozwalimy tak, bo za bardzo nie mam możliwości zmienić broń. Okej, czy trzeba uważać, bo tutaj widzę, że golemy się... No, też się rozgościły. Tu można przejść. Ja pindolę, ja nawet nie mam mapy tego miejsca. Powiem wam, że brak mapy troszeczkę utrudnia, bo... Mieliśmy iść do Montery, a ja łażę gdzieś. W ogóle powiem wam, że też się w sumie cieszę, bo całkiem niedawno, to znaczy chyba równy rok temu, zaczynaliśmy serię z Gothica 3, więc... Mamy takie w miarę, nie wiem, porównanie jakieś, w sensie mniej więcej widzimy, jak twórcy sobie zaprojektowali tutaj Myrtanę, a jak ona wyglądała w Gothicu 3 robiona przez, tak jakby kanon, no nie? Tutaj mamy coś, pewnie golemy są w środku. Oczywiście, że tak. Oczywiście. Okej, dwa się rzuciły.
Dobra, ładnie poszło. Szczawik królewski, bardzo miło. Bardzo ładnie. Kolejne mamy jakieś bardzo długie nadbrzeże. Oczywiście nie wiadomo, gdzie jesteśmy. Jesteśmy kompletnie poza mapą wywiani. Pewnie okolice Montery tam już są, skoro wiecie, mamy takie przystanki jak do Montery, do Faring. To podejrzewam, że to już są tereny Montery, tylko tak jakby trochę od innej strony. Nie wyobrażam sobie inaczej. Zaraz zmienimy broń z powrotem. Bo jednak... Cóż. Będę to powtarzać już wiele razy. Szkoda, że nie zrobili twórcy czegoś takiego. Ojejku, tutaj trzeba będzie się postarać, żeby wejść. Tam są gobliniarskie w środku. No ej, no halo. Serio? Wiecie, szkoda, że nie zrobili tak po prostu, że... No i ja mam skakać po takiej dziurawej... No dajcie żyć. Dajcie żyć, naprawdę. Nie ma innego wejścia. No nie wyobrażam sobie wejść tamtędy. Kto to projektował? Ajajaj. Tu jest wejście takie. Jest czy nie ma? No przepraszam. Okej, jest od spodu. Ciekawi mnie, co to za miejsce. Czy ono ma jakąś fachową nazwę? Bo jednak wygląda dosyć egzotycznie. Jak taki, nie wiem, fort? W sumie, nie wiem. Tam na dole coś jest. A jak tam na dół zejść, jak mnie gra prowadzi na górę? Kurde, gobliny se znalazły miejscówę. Nie wiem, na razie będziemy zwiedzać po prostu górę. Jest zapas bełtów. Stół alchemiczny, kuferek. Lewo, nie. Prawo, prawo, prawo. Okej, był dosyć prosty. I nawet takie fajniejsze miksturki dostaliśmy w sumie. Nocne gryfy mamy na dole. Dobra, powiem wam tak. To nie jest to miejsce, które myślałam, że będzie. Także... Jeszcze mamy chwilkę... wytchnienia od tego różnego cudowania, ale możliwe, że tam będzie coś. Tam się coś maluje, można by było się tam też dostać. Tylko ja mam pytanie, jak zejść niżej do tych rzeczy, które są tam na dole? Nie wiem, otworzyć coś na przykład, no bo... Wiecie co, skorzystamy od razu z łóżeczka tutaj w tym miejscu. Do świtu się prześpimy. Nie ma co marnować dnia. Nie zdziwiłabym się, jakby jakiś przycisk był gdzieś. Tam są rzeczy, nie? Tam gobliniarski spadł. Tam były rzeczy, czy mi się wydawało, że były na dole? Coś tam leży, ale to tak jakby goblin... Aha, bo to są z tej jaskini, dobra. To nieważne chyba. Wiecie co zrobimy? Jeszcze popłyniemy tam dalej. Tak jakby za to drzewo zobaczyć, jeszcze co możemy znaleźć ewentualnie.
jeszcze cokolwiek. Aha, bo tutaj była ta plaża, nie? Ciekawe. Dobra, ale możemy popłynąć jeszcze dalej. Tam jest jakiś statek zatopiony. I to tak solidnie zatopiony. No, a tutaj tereny jakieś takie bardziej... wiecie co? Chyba jednak będziemy wracać. Lepiej tego tutaj nie sprawdzać na razie. Co tam u was, moi drodzy? Jak minęła majóweczka? U mnie było dosyć intensywnie. Byliśmy u rodziny Damiana i... powiem szczerze, nie lubię tam jeździć. Nie lubię tam jeździć, ponieważ jego rodzina ma kompletnie inny sposób na życie i inne poglądy od mojej, w której się wychowałam. I w sumie Damian sam troszeczkę przez to nie lubi tam jeździć, bo on też ma teraz bardziej poglądy jak moja rodzina. I no tak to jest, jak zaczął mieszkać już tutaj i 5 lat już minie, aż mieszka w sumie blisko mnie. No, także to tak właśnie wygląda, ale ogólnie no to git, nie? Nawet jakoś minęło, chociaż nie powiem, aktualnie przechodzę stan taki troszeczkę, no, może nie depresji, ale jestem bardzo zmęczona tym wypadem rodzinnym, bo nie należał do najlepszych. Wyjątek tutaj może stanowić... może to, że po prostu byliśmy u też jego chrzestnego, a chrzestny jednak jest taki bardziej normalny niż reszta członków rodziny i chyba było tak w miarę okej. Więc to tak chciałam wam tylko napomknąć, żebyście wiedzieli, co u mnie i jak ja spędziłam i w ogóle. Także no. I co? I dzisiaj jest niedzielka, postanowiłam nagrać dla was film, no wiadomo, że był na poniedziałek. No i tak to w sumie jakoś nam leci. Jakoś nam leci. I co? Jutro na uczelnię. Pracuję teraz bardzo dużo nad raportem na studia. Mamy do zrobienia taki projekt, żeby oswoić się troszeczkę z różnymi... kurde, jakby to powiedzieć... O, mamy tutaj panów, którzy są myśliwymi, żeby oswoić nas z procedurami w bibliotece i mamy zrobić raport na temat udostępniania zbiorów w bibliotece, wybrać sobie jakąś jedną i wziąć sprawozdanie z tej biblioteki, no i na podstawie tego sprawozdania napisać raport. I powiem wam, że robiłam bardzo podobny raport w poprzednim semestrze, tylko że on wtedy był odnośnie gromadzenia zbiorów. No i nie powiem, to wymaga bardzo dużo pracy i bardzo dużo czasu. No a jednak jest już dzisiaj u mnie 5 maja, no a sesja od 16 się zaczyna, czyli w sumie miesiąc został troszeczkę ponad i trzeba będzie kończyć semestr. No i tak to wygląda. Dobra, na razie może zagadajmy z tymi gośćmi. Najwyżej wam potem jeszcze coś poopowiadam. Witam. Nazywam się Roland. A ja jestem Nicole. Witaj. Co tu porabiasz? Jestem myśliwym gońców leśnych. A to jeden z naszych obozów. Między innymi, dobre miejsce, aby ukrywać się przed orkami. Co możesz powiedzieć o tym miejscu? Okolice Engardu są już całkowicie w rękach orków. Dlatego trzeba być bardzo ostrożnym, poruszając się po tym terenie. Coś jeszcze. Jakoś leci. Jesteś myśliwy. Jak z polowaniem. Tu już nie ma na co polować. Gdyby nie orkowie, już dawno opuściłbym to miejsce. Ale tak. Możesz mnie czegoś nauczyć. Oczywiście. Mógłbym ci pokazywać, jak lepiej strzelać z łuku. Dobra, myślę, że jego umiejętności nie będą nam chwilowo potrzebne. Witam. Nazywam się Roland. A ja jestem Degenkard. Witaj, chłopcze. Co tu porabiasz? Co robię? Ukrywam się przed orkami. Sporo ich łazi po okolicy.
co możesz powiedzieć o tym miejscu? Zapytaj o to Nicole. On ma lepsze informacje niż ja. Stary już jestem i dużo zapominam. No dobra, zobaczmy jak to na mapie wygląda, bo widzę, że mogę iść do góry i mogę iść na dół. Na dół nas chyba skieruje bardziej w stronę Montery, także wypadałoby chyba udać się na razie na górę i sprawdzić, co ten teren ma do zaoferowania. I ja cię pindolę, odyńce myrtańskie. No, no. Wyglądają jak nasze dziki. Cięstwora też słyszę. Kurde, ale grubiutkie, wielkutkie są, no nie powiem, że nie. No i co? I cieniostwór jest tam na górze. Dobra. Rozumiem. No dobra. Na ten teren? Chyba, że to prowadzi do... Kurde, no powiem wam, że strasznie mnie wkurza, że nie ma takiej... Bo ja wiem, jednej ścieżki, która bym była pewna, że mnie nie wyprowadzi w pole. Bo jednak na aktualny moment to jest chodzenie, mam wrażenie, wszędzie, tylko nie tam, gdzie bym chciała jakby kanonicznie iść, no nie? Tu jakaś jaskinia, tam na dole też było jakieś przejście dalej. Tamten gościu, co tam się stało na dole? Tam coś chyba spadło i teraz próbuje się do mnie dostać. No nie wiem jakby. Tutaj jest chyba ślepa uliczka, dzięki Bogu. To chociaż tyle wiem, że tutaj nic na pewno nie będzie. Żadnego przejścia cudownego, ani nic. Szkoda, że same ciemne grzyby. No ale przynajmniej wiem, że nic mnie to nie... No, nie zaprowadzi mnie donikąd. No i tak, i tutaj było przejście. I teraz pytanie, iść tędy, czy iść na dół? Na dół trochę wygląda tak, jakby była ślepa droga. Ale szczerze mówiąc, nie jestem pewna. Jeszcze krwiopijca. Kurde, myślę, że prędzej tędy gdzieś nas to zaprowadzi dalej, bo tam się wydaje jakby nie było jednak żadnej drogi większej. Mapka. No tamta... Kurde, dobre pytanie. Zejdziemy na chwilę na dół jednak. Będziemy tak chodzić i cudować, ale... no niestety. Nie chcę nic przegapić, żadnych miejsc, bo tutaj znowu mamy do czynienia z takimi w sumie piętrami. Okej, tutaj nic nie ma, czyli dobrze. Okej, czyli musimy iść na górę i musimy iść po prostu tamtą ścieżką tą. Dobrze, że się cofłam i że to sprawdziliśmy, bo tak to bym nie wiedziała. Teraz tędy. I tutaj tak, możemy iść na dół, możemy iść na górę. I teraz też pytanie, jak te drogi... Ten kamienny krąg wygląda, jakby był na dole. Bo jest taki napisik mniejszy trochę. Nie wiem, może najpierw pójdziemy górą. No ale chłopie, zejdź ze mnie. Zejdź ze mnie. No. Słyszę kolejnego cieniostwora. I pilnował Szczawy Królewskiego. Bardzo ładnie. To mi się podoba. No i też tym razem się nie pomyliłam jednak, bo wypadałoby iść wyżej, znaczy się iść niżej. Dobrze, że te drogi są takie w miarę intuicyjne, bo jakbyśmy mogli iść dwoma ścieżkami, to by było bardzo niefajnie. No i wracając, właśnie pracuję nad tym raportem na studia i powiem wam, że to się tak wydaje, ale jak musicie zanalizować 5 lat i każdy ten raport przejrzeć pod tymi,
Ja już pracuję nad nim 5 godzin, a napisałam sobie w sumie tylko wstęp. Napisałam sobie w sumie tylko wstęp do tej pracy i zaczęłam analizować 2019 rok. Ale powiem wam, że plusem jest to, że już w miarę prosto idzie, jak już mamy zanalizowaną część. Czyli właśnie jak zanalizujemy sobie jeden rok, kolejny szczaw królewski. To potem już jest prościej, no bo kolejne lata analizujemy w podobny sposób, co te pierwsze, no nie? Które żeśmy robili. Więc to mnie akurat zawsze pociesza, no bo jednak część już roboty można powiedzieć, że wtedy jest z głowy. Że tak powiem, jesteśmy w stanie, już wiemy, z czym to się je po prostu, nie? Goblinie jagody. Dobra, wracamy wyżej. Także to mnie akurat bardzo podnosi na duchu. Jeszcze muszę zrobić prezentację i na samym początku miałam chęć czytać książkę, której dotyczy prezentacja. Ale później zmieniłam zdanie, bo 600 stron nie mam ochoty czytać. Więc... Więc no, po prostu nie będę czytać tego na razie i już. Dobra, zapowiada się, że golema nie będzie. Mamy kamienny krąg. Czyli idziemy dobrze. No, także myślę, że jak nagram dla was odcinek, to się pewnie wezmę za ten... Ojejku, kolejny golem, niedobrze. Że się wezmę za ten raport, po prostu dalej. Jeszcze muszę przeczytać też na jutro parę stron. Na szczęście jest to dosłownie chyba 8 stron czy coś takiego, więc... No nie zajmie mi to zbyt wiele czasu i energii, temu nie będę też dużo poświęcać. No a potem się można zająć rzeczami. Tam była jakaś roślina stała, podejrzewam. Polny oprawca, myślałam, że polny chrząszcz. Jezu, musicie być takie duże? Takie wielkie? Co tam jest za roślina? No niedobrze, bo trzeba by się było wrócić po tą roślinkę. No, tam mnie gra... Gdzie ta roślina? Tam? No, tutaj. O Jezu, myślałam, że spadnę i będzie na marne. Smoczy korzeń. Opłacało się. Nie powiecie mi, że nie. Dobra, mapka. Mamy kamienny krąg przed sobą. To myślę, że najpierw zerkniemy na ten kamienny krąg tutaj. Są jacyś przeciwnicy. Ja bym się nastawiała chyba na golemy. Tak jest. Bardzo dużo ich tutaj. Tam jakaś droga, cholera jasna, tu się będzie można zgubić, jak nie wiem. Ciekawa jestem, bo trochę zaczęłam wam mówić o tej, o długości trwania serii. No i tak sugeruje się troszeczkę streamami Majesa, może niepotrzebnie albo potrzebnie właśnie. Kolejny smoczy korzeń. No to według tego, goblinie jagody, według tego seria powinna nam zająć jeszcze jakieś 27-28 godzin, czyli jakbyśmy to przełożyli na odcinki, no to gdzieś ze 30 odcinków, 30 parę, no nie? Także ja miałam taki plan, żeby się z gierką wyrobić do wakacji i myślę, że się uda do wakacji wyrobić. O kurde, tepło mnie na tych oprawców. Dobra. Czasami przytnie, mam nadzieję, że to nie będzie żaden problem dla was. Tutaj jakaś droga. Tu jest do Montery przejście. Dobra, zajebiście. A tutaj pytanie brzmi, czy tam będzie zamknięty teren, czy będzie też otwarty. W sumie idziemy tak dalej. I tu nam się będą te drogi łączyć. Podejrzewam z tą drogą też do Faring i tak dalej. Na razie niestety nie mamy też żadnych teleporterów i to jest ból w dupce. Bardzo duży. Przydałby się jakiś teleport, na przykład, nie wiem, do kamiennego kręgu, albo coś takiego. Bo bez tego będzie lipa.
Z tego będzie lipa. Tutaj nic nie ma. Wiecie co, też sobie myślę, zrobimy tak, że tutaj do mostku, żebyśmy wiedzieli, że za mostek nie przechodziłam na przykład. Nawet tą krwiopicę jedną tam zostawię. Bo ona na szczęście nie poleciała za mną. Więc będziemy mieli taki dosyć dobry wyznacznik. No, a tutaj też nic... O, tu można wejść na górę. To mi się trochę nie podoba. Aha, czyli na górze pewnie jest karczma, tak jakby. Tak? Dobrze rozumuję? Nie wiem. Górę możemy sprawdzić, bo to jeszcze po tej stronie. Myślałam, że to jakiś krokodyl. Brytański topielec. Tutaj też, jak widzicie, bez roślin, twórcom się już nie chciało wrzucać nic. I tutaj będzie do karczmy? Nie, tu jest jeszcze jakaś w ogóle droga porypana. Są gryfy jakiś, bo ja wiem, grobowiec? Kopalnia? Przejście jakieś takie, nie wiem. Dobra, powiem tak. Dobranoc. No trochę mamy z tego gorsze obrażenia. Ale na dystans też warto przeciwników. Oni coś dają większego? Nie, tylko pióra. Tu jest kopalnia po prostu. Kopalnia rudy. Złoże czarnej rudy również. Okej, okay, i tu mamy ślepy zaułek. Zabiłam chrząszcza przez przypadek. Dobra, czyli tutaj też pusto. Dobra, czyli podoba mi się, że tutaj poszliśmy. W takim razie możemy wrócić i iść w stronę Montery. No, powiem wam, że przemieszczanie się po tej wyspie to jest dramat. Ale jest i tak całkiem dobrze. Tu jest karczma. Jak to? Ja jej nie widziałam? Czy jak ja to zrobiłam? No ja powiedziałam, że tutaj nie będziemy szli. To jak z tą karczmą? Jest. Tu jest ten krąg. Aha, i karczma jest tam, a my mamy iść tutaj, tak jakby do Montery? O kurde, dobra, tutaj ktoś stoi, także... Możemy może zagadać, no i sam pierw. Piła. Kurna, tu też da się wejść wyżej. Ci twórcy mnie wykończą. Lewo, 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 prawo, prawo, lewo, 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 prawo, nie, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Bełty i strzały i rdest polny. Tam pewnie się da wejść wyżej, ale już nie będę małpować i nie będziemy tego robić. Tu jest gość, z którym możemy porozmawiać. No i tu jest pewnie droga do Montery. Egbert. Tu od niego, myślę, że na nim skończymy. Jeszcze podejdziemy sobie pod tę karczmę. Może w karczmie kupimy teleporter, byłoby zarąbiście. Podejrzane postacie. Okej, nie wygląda to zbyt dobrze. Przed domem koło Węgardu spotkałem kilku typków w zbrojach najemników orków. Muszę zmienić swój pancerz i pogadać z nimi. Obywatelski albo myśliwski ubiór. No kurde, ja pewnie posprzedawałam wszystkie ciuchy. Mam ten pancerz łucznika. Mam nadzieję, że wystarczy. Dobry. Bijecie mnie? Nie. Witaj. Zabłądziłeś, czy co? Najlepiej odejdź i zrób to teraz. O co chodzi? Dlaczego nie chcesz mnie przepuścić? Kto powiedział, że nie chcę przepuścić? Powiedz mi, czego tu chcesz? Chciałem się tu tylko rozejrzeć.
To ty tak twierdzisz. Mam ci uwierzyć. Kim jesteś? Jestem Berg. I nikt nie zrobi ze mnie durnia, jasne. Możesz powiedzieć mi coś jeszcze. Zachowuj się przyzwoicie. Będę miał cię na oku. Okej, czyli rozumiem, że mogę wejść, tylko że nie wiem, czy to ma sens. Bo tutaj chyba już nikt nie żyje, dosłownie. Wirt jest martwy. Hej, kim jesteś? Czego chcesz? Witaj. Chciałem się tu tylko rozejrzeć. A po co? Szukasz kogoś? Nie, w porządku. Ta odpowiedź uratowała cię przed kilkoma złamanymi kośćmi. Jeśli jesteś nastawiony pokojowo, nie będzie problemów. Kim jesteście? Jestem Olbers. Moi przyjaciele to Berg i Letty Go. A ty kim jesteś? Nazywam się Roland. Doskonale. Napijesz się? Oczywiście. Dlaczego nie? Dobrze. Mają tu dobre piwo. Twoje zdrowie. No dobra. Bardziej mi zależy na teleportacji. Dlaczego zabiliście gospodarza? To wszystko przez burkę. Za mocno go uderzył. Dlaczego tak nagle? Gospodarz nie chciał powiedzieć, gdzie schował złoto. W końcu Berg stracił cierpliwość i go uderzył. Co tu robicie? Polujemy. W gospodzie. No, w tej chwili mamy małą przerwę. Na co polujecie? Polujemy na Joe. Joe. Kto to? To twardy skurczybyk, który raz po raz nam się wymyka. Letty Go miał z nim nieprzyjemne spotkanie. Od tego czasu chce się zemścić na Joe. Opowiedz mi coś więcej o Joe. Lepiej nie. Letty Go znowu wpadnie w szał. Zawsze tak się dzieje, kiedy usłyszy imię Joe. Coś jeszcze. Geht so. Sag mal, hast du Lust ein paar Runden zu würfeln? Der Einsatz je Spiel beträgt nur 100 Goldstücke. Dobra, czyli z tobą mogę pograć. A no dobra, zobaczymy, czy jeszcze coś możemy się ciekawszego dowiedzieć. No, myślałam, że jakiś teleporcik znajdziemy. Ale chyba się nie zapowiada, chyba że gdzieś wyżej. Witaj. Czego chcesz, chłopcze? Pogadaj z Olbersem, jeśli koniecznie chcesz sobie pogawędzić. Olbers powiedział mi, że kogoś szukasz. Od dawna wiem, że Olbers nie umie trzymać języka za zębami. Chcesz o tym pogadać? No, dobrze. Co chcesz wiedzieć? Dlaczego szukasz tego Joe? Joe, ciągle Joe. Przestań. Kiedy słyszę to imię, to szlak mnie trafia. A teraz uspokój się i powiedz mi, dlaczego jesteś na niego taki zły. Mogę ci powiedzieć. Dlatego, że napadł na mnie. Połamał mi kości. Minęły miesiące, zanim doszedłem do siebie. Musi za to zapłacić. Rozumiem. Chodzi o zemstę. Tak, chodzi mi o zemstę. Jednak Joe jest zręczny i przebiegły. Od tygodni szukam go z Burkiem i Olbersem. Ciągle się nam wymyka. Ale pewnego dnia go dopadnę. Teraz przyjdzie mi samemu go ścigać, ponieważ Berg i Olbers nie chcą mi dalej towarzyszyć. A już byliśmy tuż za nim. No, może jakoś uda się ich przekonać. No dobra, Olbers, coś jeszcze? Chyba nie, a ty? Zapytać o polowanie. Dobra, za chwilę, bo ja chcę tą karczmę sprawdzić, bo mam gdzieś z tyłu głowy, że jednak teleport może gdzieś być. No ale chyba się tylko jednak łudzę. Chyba tutaj nic jednak nie ma. Letty Go powiedział mi, że polujecie na niejakiego Joe. Tak, polujemy. Jednak dłużej nie będę brał udziału w tym głupim pomyśle. Niech Letty Go szuka sobie innego idioty. Co masz na myśli? Letty Go zupełnie zwariował. Tylko zemsta mu w głowie. Więc nie będziesz dłużej towarzyszył Letty Go w polowaniu na Joe. Tak jest. Dokładnie tak. Witam. Zachowuj się przyzwoicie. Będę miał cię na oku. Hej, ty. Będziesz dłużej towarzyszył Letty Go w polowaniu. Nie, i powiedziałem mu kilka dni temu, że nie będzie mógł na mnie liczyć, jeśli będzie postępował tak jak dotychczas. Co masz na myśli? Czy Letty Go zaprzestanie polowania?
Nie wierzę w to. Zbyt dobrze go znam. Nie podda się. Będzie polował na Joe dotąd, aż się z nim policzy. Wszystko w porządku. Nie mogę się skarżyć. Hej, ty. Olbers i Berg nie będą ci dłużej towarzyszyć. Spodziewałem się tego. Ale to bez różnicy, będę polował na Joe sam. Nie zrezygnujesz, co? Nie. A co z tobą? Nie chcesz wziąć udziału w polowaniu? Po co mam się mieszać do twoich spraw? Nawet nie znam tego Joe. Zastanów się. Jestem gotowy zapłacić 500 sztuk złota, jeżeli pomożesz mi zabić Joe. Co? Aż tyle, tak? Pomyśl nad tym. Tak, dobrze. Jeżeli jesteś gotowy, to możemy wyruszać natychmiast. Hej, ty. Dobra, spoko. Złośliwy najemnik. Myślę, że to będzie fajowy tytuł odcinka. Dobra, tu jeszcze mamy gościa, z którym możemy podyskutować. Witam, ja. Nie trzeba tych ceremonii, przyjacielu. Jakie obecnie ma znaczenie to, kim się jest? Ty chyba taki sam uchodźca, jak i ja. Kim jesteś? Nazywam się Egbert, jestem farmerem, a właściwie to nim byłem, dopóki orkowie nie zrujnowali mojej farmy. Co tu porabiasz? Czekam na okazję. Jeśli tu się uspokoi, udam się do mojej rodziny w Ardei. Wpierw chciałem uciec do Manterii, ale orkowie już zablokowali tam drogę. Teraz nawet mysz się nie przesieliźnie. Więc lepiej zawróć. W każdym razie, tam nie ma nic, prócz trupów, orków i stworów. Najwyżej tam gdzieś spotkasz paladyna Hektora. Przybył z Engardu i obserwuje orków. Ale gdzie dokładnie się znajduje, niestety, tego nie wiem. Co możesz powiedzieć o tym miejscu? Droga przez dolinę prowadzi do Manterii, ale przejście do miasta, jak już mówiłem, jest zablokowane przez orków. W lasach aż roi się od stworzeń, więc jest na co polować. W górach znajduje się kilka farm, obóz gońców leśnych i oczywiście, zamek Goufe. Ale czy tam jacyś ludzie zostali jeszcze przy życiu, tego nie wiem. Zamek zapewne przejęli orkowie. Nawet wieżę strażniczą, którą widać za moimi plecami, spalili orkowie i wybili cały jej garnizon. W górach też parszywa sytuacja. Orkowie napadli na farmy i urządzili tam prawdziwą rzeź. Bądź ostrożny. Cieszę się, że w porę udało mi się ukryć. O tak, obok starego kamiennego kręgu jest gospoda. Jeśli chcesz tam pójść, musisz zachować ostrożność. Jest tam trzech najemników orków. Albo są to szabrownicy, albo dezertercy z armii orków. W każdym razie, zostawili mnie w spokoju. Albo tylko dlatego, że jestem zwykłym farmerem i nie stanowię dla nich zagrożenia. W każdym razie, jeśli chcesz z nimi pogadać, to nie zakładaj zbroi wojownika króla. Możesz powiedzieć mi coś jeszcze. Orkowie to nie jedyny problem. Śmierć nadciąga na tę krainę i niesie za sobą zarazę. Dopóki zarażone szczury będą łazić po całym obszarze, ludzie nie wrócą do swoich domów. Szczury muszą mieć gdzieś gniazdo, bo jest ich tu bardzo dużo. Przypuszczam, że te szczury mają króla, który tego gniazda strzeże. Jeśli by się go zabiło, szczury nie mogłyby się rozmnażać i prawdopodobnie zniknęłyby z tych miejsc. Tylko gdzie jest gniazdo tego króla szczurów? Jasne. Uważaj na siebie. Tak, ty również. Po prostu nie pozwól, by orkowie cię dopadli. Kurde, no dobrze. Czyli widzę, że to wszystko nie będzie takie proste. Liczba zadań nam w dzienniku znowu rośnie. Wyeliminowanie. Albo ich unikać, albo ich zabić. Hektor. Dobra, muszę go poszukać. Polowanie. No dobre pytanie, czy to ma być takie polowanie jak myślę, czy nie. Podejdziemy sobie jeszcze kawałek tutaj. W ogóle muzyka gdzieś umarła w tej grze. Trudno. Tak czasami bywa. W ogóle chyba się zaczyna robić z powrotem wieczór. Nie wydaje wam się, że jest tak dosyć, bo ja wiem, ciemno? Tak jakby. O kurde, smocze zębacze tutaj są. Tak na wjeździe, na wejściu. Kurde, no.
nie za dobrze to wygląda. No dawaj, strzelaj, mordo, no dasz radę na pewno. O, siema, zleciał mi na głowę. Dobra. Pokonamy to paskudztwo i zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Czy nas teleportuje na nowy obszar, czy nie? Na razie jest tutaj dosyć... O, tam jest chyba ta wieża strażnicza, co? Czy zamek Gota? Raczej nie. Ale wieża strażnicza pewnie tak. To jest smoczy zębacz? Tak, wygląda jakoś tak dziwnie trochę. Dobra, nie wszyscy ludzie są przyjaźnie nastawieni. Okej, rozumiem. Nie wiem, gdzie zrobiłam zapis, ale wczytamy się, bo straciliśmy sporo zdrowia, a ja i tak planuję kończyć ten odcinek. Okej, tutaj się zapisałam niestety, także będziemy musieli ten teren jeszcze raz zbadać, jeżeli o to chodzi. Ale to nawet dobrze, bo powiem wam, że chyba byśmy zaczęli od tego polowania na Joe, wiecie? Tak mi się wydaje. Moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. A usłyszymy się w kolejnym odcinku już jutro. I myślę, że spróbujemy zapolować na Joe. Dzięki i cześć.